Nam dorosłym wydaje się, że jednym z najtrudniejszych zadań, które stoją przed nami, to jest rozmowa z dziećmi o śmierci i umieraniu. Dlatego często unikamy tego tematu w rozmowach z najmłodszymi. Niesłusznie. Dzieci na co dzień spotykają się ze śmiercią, nie taką śmiercią przez duże ciii, tylko ze śmiercią owadów, ptaków, zwierząt, a w końcu spotkają się ze śmiercią swoich dziadków, na szczęście w tym pokoleniu już pradziadków, a także może kogoś z najbliższej rodziny. Na szczęście pojawiły się ostatnio publikacje, które może na pierwszy rzut oka wyglądają dość hardkorowo, czyli na przykład Gęś, Śmierć i Tulipan i kolejna publikacja Czy tata płacze, które pomogą nam pewnie też w następnym odcinku poprowadzić nasze dzieci przez ewentualne trudne doświadczenie śmierci. I tak wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą 5, 6, 7-latka, bo z dziećmi młodszymi to możemy rozmawiać o wiele bardziej bajkowo, któremu musimy wytłumaczyć, na czym polegała śmierć, zbliżająca się śmierć dziadka. Proszę przypomnieć sobie niezwykle ciepłego mojego pacjenta z poprzednich odcinków, pana Leona, który niestety opuścił nas jakieś 3 tygodnie temu, czyli dokładnie 2 tygodnie po nagraniu, w którym wyglądał jeszcze zupełnie zdrowo. On wprawdzie nie miał wnuków, ale możemy wyobrazić sobie, że ten wnuki miał. Właśnie dlatego posłużymy się książką, o której wspomniałem. Już od dłuższego czasu gęś coś przeczuwała. Kim jesteś i dlaczego się za mną skradasz? Miło mi, że mnie wreszcie zauważyłaś, powiedziała śmierć. Jestem śmierć. Gęś przeraziła się. Trudno jej się dziwić. Przyszłaś po mnie? Zapytała. I tutaj jest moment na przerwę i na wytłumaczenie tego dziecku, dlaczego boimy się śmierci. Czy ty się boisz śmierci, czy ja się boję śmierci, czy jak to ludzie przeżywają. I tu bardzo, bardzo ciekawe wyjaśnienie. Jestem przy tobie od twoich narodzin. Tak na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek? Zapytała gęś. Gdyby coś ci się przytrafiło, paskudny kator czy inne nieszczęście, nigdy nic nie wiadomo. I ty się o to zatroszczysz? O wypadek zadba życie. Tak jak o katar i o to wszystko, co się wam gęsiom przytrafia. Że nie wspomnę lisa. Gęś nawet o tym nie chciała słyszeć. Na myśl o lisie dostawała gęsiej skórki. I to jest kolejny istotny problem, w którym pokazujemy dziecku, że tak naprawdę śmierć nie jest naszą przeciwniczką, że śmierć nie jest przeciwniczką życia. Tylko że śmierć jest, tak jak to było powiedziane, przy nas od narodzin na wszelki wypadek. Żebyśmy na przykład nie umierali samotnie, żeby zatroszczyła się o to, żebyśmy umierali spokojnie. I już proszę zobaczyć to odwrócenie pewnego przeciwieństwa. Z jednej strony śmierć, której się obawiamy, a z drugiej strony śmierć, której tak naprawdę potrzebujemy jako tej, która pomaga nam przetrwać własną śmierć.